5, 6, 7 i raz. Zajmuję się tak zwanymi internetami, potocznie mówiąc, YouTube'ami, jeszcze bardziej potocznie, bo prowadzę swój własny kanał na YouTubie, którego tematyka to jest taniec. Nagle zauważasz, że twoje plecy wcale nie mają kształtu łuku, tylko są proste. Jest taki moment, kiedy coś się dzieje i w tym momencie wiemy, że chcemy to robić. I ja miałam dokładnie taki moment 10 lat temu na rynku w lipcu, kiedy przychodziłam i widziałam koncert Manolito i Sutra Buko, ludzi ubranych na biało, tańczących po całym rynku i stwierdziłam, że to jest taka dawka energii. Tak niesamowicie się wtedy poczułam, mimo że nie tańczyłam. Zaczęłam się bujać, przechodzić z nogi na nogę, podpatrywać krok, jaki wszyscy wykonywali i potem nie ja zapisałam na taniec, tylko moja przyjaciółka stwierdziła, że to będzie idealny prezent dla mnie. Hejtują mnie za grube uda, za tak zwane pelikany na ramionach, ale to są rzeczy, o których ja już od dawna wiem. Zaczerwieniłam się i mogę hejtować, bo mam do siebie dystans, także mam kubańskie uda, mam pelikany po siatkówce na ramionach, więc jak są, no to niech ludzie mówią, a jak mówią, to dobrze. Mam w chwili obecnej ponad 3000 subskrybentów. Każdy odcinek ma co najmniej 1000, 1500, 2000 wyświetleń, co jest dla mnie dużym sukcesem. Ja modę postrzegam jako sposób wyrażenia się ekspresji, w tańcu również. Ważne dla mnie jest to, jaki mam strój na scenie, bo to jest jeden z czynników, jak zostanę odebrana podczas pokazu, jak ludzie zareagują, jak wyjdę. Na co dzień jestem instruktorem tańca salsy, reggaetonu i formy tanecznej, którą nazywa się izolacja i chodzi o rozruszanie poszczególnych części ciała izolacyjnie. W Torres Art Studio we Wrocławiu, szkole założonej przez Izę i Jose Torresa. Dodatkowo pracuję jako tancerka i animatorka przy Jose Torres i Havana Dreams zespole. Kaya is a very talented dancer, she's a very patient teacher. She knows how to adapt to different people styles and you know, she's really good at translating what it means to dance and to feel the music. Ja bardzo lubię języki obce i mnie strasznie irytuje, kiedy czegoś nie umiem albo nie rozumiem, jak ktoś do mnie mówi w języku, którego nie potrafię zrozumieć. Chiński dlatego, że w momencie, kiedy mam angielski, hiszpański i chiński, to będę w stanie mniej więcej porozumieć się na całym świecie. Jest pełną profesjonalistką, poza tym ma wspaniałe poczucie humoru i widać, że uwielbia to, co robić to, co robi. Jest po prostu świetna w tym, co robi. Bardzo kocham nasze miasto, jest piękne, ma fantastyczny charakter i atmosferę. I razem z Gabrysią zdecydowałyśmy pokazywać nasze nagrania w różnych punktach, dosyć charakterystycznych dla Wrocławia. Format, jaki stworzyłyśmy z moją koleżanką, z którą to prowadzimy, z Gabrysią Orłowską, która jest na co dzień filmowcem, pozwolił nam zrobić to w sposób humorystyczny, ciekawy, dużo się dzieje, co interesuje nawet osobę, która się tym tańcem może nie do końca zajmuje na co dzień. Inspiruje, motywuje, buduje i pcha do działania, także mnie to ogromnie cieszy, że jestem w stanie ludzi zmobilizować do ruchu.